Papież Franciszek i Mafia Sankt Gallen. Paweł Chmielewski. Wydawnictwo Freedom. Rok 2022. Czyta Lenka Miller. Rozdział 4. Kulminacja. Na placu budowy kościoła synodalnego. Kościół synodalny, czyli właściwie jaki? 21 maja 2021 roku papież Franciszek ogłosił, że Kościół katolicki wchodzi na drogę synodalną. Jej kulminacją, choć bynajmniej nie końcem, będzie synod biskupów o synodalności w październiku 2023 roku. Jego temat brzmi: ku Kościołowi synodalnemu, komunia, uczestnictwo, misja. Tym razem synod nie ma być krótkotrwałym wydarzeniem. Został poprzedzony 2-letnim procesem konsultacji i wsłuchiwania się w głos ludu Bożego we wszystkich diecezjach całego świata. W pewnym stopniu oznacza to przeniesienie modelu z synodów o rodzinie poprzedzanych ankietami wśród wiernych. Tym razem skala przedsięwzięcia jest jednak nieporównywalnie większa. Na całym świecie, w parafiach i diecezjach organizowane są z woli papieża spotkania synodalne. Dopiero po takim przygotowaniu obradować będą biskupi, ale najpierw, co jest zupełnie nowatorskie, w gremiach kontynentalnych. Wreszcie w samym Rzymie zbiorą się ojcowie synodalni, by zastanowić się nad tym, co z tego wszystkiego właściwie dla Kościoła wynika. A to stanowi rzeczywiście poważną zagadkę. Choć synody są w zasadzie tak stare, jak stary jest Kościół, to sama synodalność stanowi całkowite nowum. Jak ogłosił Franciszek, Kościół ma stać się synodalny. Innymi słowy, ma być już nie tylko jeden święty, powszechny, apostolski, ale również synodalny. Jak to możliwe, że wymiar synodalności odkryty został dopiero za pontyfikatu papieża Franciszka? I czym dokładnie jest synodalność? Odpowiedź na te pytania nie jest prosta. W tragikomiczny sposób dał temu wyraz kardynał Michael Czerny podczas konferencji prasowej po zakończeniu synodu biskupów o Amazonii w październiku 2019 roku. Zapytany przez dziennikarzy, jak należy rozumieć synodalność, bezradnie rozłożył ręce. Dynamika synodu jest taka, że wszyscy mają przeczucie, co to znaczy, bo to robimy. Czy ktokolwiek potrafiłby to wytłumaczyć w słowach? Nie jestem pewien, ale nie wiem, czy to ma znaczenie, stwierdził. Kardynał Czerny w 2018 roku został przez Franciszka wskazany na uczestnika Synodu Biskupów o Młodzieży. W 2019 roku pełnił kluczową funkcję sekretarza specjalnego Synodu Amazońskiego. Jeżeli tej rangi purpurat deklaruje, że nie wie, czym jest synodalność, to rodzi się pytanie, kto ma to wiedzieć? Niestety, choć od tamtej sytuacji minęły już lata, to tak naprawdę niewiele się zmieniło. Synodalność dopiero napełnia się jakimiś treściami, ale jako wyraźnie zdefiniowane pojęcie eklezjologiczne wciąż nie istnieje. W poniższych rozważaniach postaram się gruntownie prześledzić to, jak synodalność była rozumiana, albo raczej jak była prezentowana,
bo o rozumieniu rzeczy niejasnych trudno mówić w sensie ścisłym przed rozpoczęciem procesu synodalnego oraz u jego progu. Rozpoczynając tę pracę, miałem nadzieję, że wkrótce pojawią się jakieś nowe dokumenty kościelne, które wyjaśnią tę sprawę lepiej. Tak się jednak nie stało. I kilka miesięcy po rozpoczęciu procesu synodalnego idea synodalności pozostaje całkowicie mglista. Niewykluczone, że jest to zresztą celowe. Kościół ma stać się synodalny, to znaczy wejść w upragniony przez kardynała Carlo Maria Martiniego stan permanentnej synodalności, które ma umożliwić wytworzenie szerokich stref cienia, pozwalających na coraz gwałtowniejsze i coraz mniej odpowiedzialne reformowanie katolicyzmu. Wewnątrzkościelna rewolucja nie potrzebuje krępujących więzów tradycji. Chce przetwarzać i przebudowywać zastaną rzeczywistość tak długo, aż nowo powstały Kościół w niewielkim stopniu przypominać będzie samego siebie. Synodalność, która odwołuje się do zmysłu wiary wszystkich ochrzczonych ludzi i sugeruje, że wśród członków Kościoła, niezależnie od ich powołania, roli i funkcji, ma panować egalitaryzm. Taka synodalność może stać się wymarzonym narzędziem przeprowadzenia zmian. W Kościele synodalnym nie potrzeba tłumaczyć, dlaczego podejmuje się taką, a nie inną decyzję. Nie trzeba wyjaśniać, czemu miałoby służyć odrzucenie kolejnego elementu tysiącletnich nawet zwyczajów. Znaczenie ma tylko kurs ku zmianie, a nieokreślona wola ludzi zanurzonych w tu i teraz może uzasadnić dosłownie wszystko, kiedy jest sprytnie interpretowana i plastycznie formowana przez postępową grupę, która trzyma stery w kurii rzymskiej.